Аядорино. Ты заквитнешь ружо, ты заквитнешь ружо, Аякарино. Ты заквитнешь ружо, ты заквитнешь ружо, Аякарино. Ты пуйдешь буром, ты пуйдешь буром, а я долино. Ты застанешь хлопцем, ты застанешь хлопцем, а я девчино. За горы пойде, за горы, а я за ласы. Лечь не запомнишь повечные часы. Лечь не запомнишь повечные часы. И пойдем себе, и пойдем себе в противные стороны. Chciałbym was bardzo gorąco powitać, w szczególności naszych gości dzisiaj, pana wójta Daniela Krawca. Dzień dobry. Panią Jadwigę Orzechowską, prezes Stowarzyszenia Orzejowice. Witam serdecznie nauczycieli, was drodzy uczniowie i mieszkańców Orzejowic. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Dzień Narodowego Czytania. I za chwileczkę wam przeczytamy nad Niemnem Elizy Orzeszkowej bardzo fajną książkę. Oczywiście nie całą, bo byśmy tu musieli długo, długo chyba razem posiedzieć. Nawet i chyba z dwa dni by nam zeszło. Także będą to krótkie teksty, na które serdecznie was zapraszamy. Dzień dobry. Ja dodam tylko od pana prezydenta, który wystosował list zawsze na Narodowe Czytanie, pan prezydent, który jak się nazywa? Jak nazywa się prezydent Rzeczpospolitej? Andrzej Duda. Bardzo dobrze. Właśnie pan prezydent Andrzej Duda zawsze do Narodowego Czytania wybiera jakąś lekturę i później w liście uzasadnia, dlaczego wybrał właśnie taką lekturę. Przeczytam tylko fragment jego listu, żebyście wiedzieli, dlaczego właśnie w tym roku, w 2023, na Narodowe Czytanie pan prezydent Andrzej Duda wybrał książkę Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. W liście czytamy. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami. Wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek przy polskim stole. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. Witamy nad Niemnem i zapraszamy do miłych przeżyć. A więc powoli zaczynamy. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i pojenie tryskały z nad pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, okrywających je bukietem iglastych
i liściastych drzew. Za tymi pasami roślinności dzikiej, cicho, w cichej pogodzie stało morze roślin uprawnych. Żyto i pszenica miały kłos jeszcze zielone, lecz już ocypane drżącymi różkami, które obfitość wróżyła urodzaj. Wśród tej wesołej przyrody ludzie dziś także byli weseli. Mnóstwo ich ciągnęło po drogach i miedzach. Gromadami na drogach, a sznurami na miedzach szły wiejskie kobiety, których głowy ubrane w czerwone i żółte chusty tworzyły nad zbożami korowody żywych piwoni i słoneczników. Od tych gromad lały się i płynęły po łonach strumienie różnych głosów. W tym ruchu ludzkim odbywającym się na urodzajnej równinie czuć było najpiękniejszy dla wiejskiej ludności moment święta. Wesoły i wolny, słoneczny i wolny dzień, Boży powrót z kościoła. W porze, kiedy ten ruch znacznie już stawał się mniejszy na równinie, z dala od tu i ówdzie jeszcze ciągnących się gromad, ukazały się dwie kobiety. Szły one z tej samej strony, z której wracali inni, ale zboczyły znać z prostej drogi. Z dala to tylko widać było, że jedna z nich, tych kobiet, miała w ręku pęk roślin. A druga szmatę białego płótna. Kobieta z chustą była niezwykle wysoką, a wysokość tę zwiększała jeszcze chudość jej ciała. Oprócz tej mantyli zaopatrzonej w płócienny kołnierz miała ona na sobie czarną spódnicę. Ubiór ten uzupełniony był przez stary kapelusz słomiany, które szerokie brzegi ocieniały twarz, na pierwszy rzut oka starą, brzydką i przykrą, ale po bliższym przyjrzeniu się uwagę i ciekawość budzić mogącą. Kobietę z kwiatami trudno było nazwać od razu panną z wysokiego towarzystwa albo też dziewczyną z niższych warstw wiejskiej ludności. Wyglądała trochę na jedno i na drugie. Ubraną była w czarną wełnianą suknię, bardzo skromną. Głowę owiniętą czarnym jak heban warkoczem i twarz śniadą z purpurowymi ustami. Opowieść o Janie i Cecylii. Na szerokiej podstawie krzyża bielał wyraźny jeszcze, choć miejscami zacieniewający się już napis. Jan i Cecylia, rok 1549, memento mori. Tylko nazwiska nie było tam żadnego. Teraz Anselmowi przypadło w udziale stróżować nad tą pamiątką, drogą zapewne licznym pokoleniom. Skoro z nich każde znalazło wśród siebie kogoś, co jej z powierzchni ziemi zniknąć nie pozwolił, nowy krzyż odkryją stare godła. Krótki napis wyraźniej zabieleje na czerwonej podstawie grobowca. I wszystko tu znowu będzie tak samo, jak było przed trzema przeszło wiekami. Jak było w tej porze dalekiej, gdy dwoje jakichś ludzi o nieznanych nazwiskach i dziejach złożono w jednej mogile. Było to w starych czasach, 100 lat, albo może jeszcze i mniej potem, jak litewski naród przyjął świętą chrześcijańską wiarę. Kiedy w tę stronę przyszła para ludzi, niewiadomego oni byli nazwiska, niewiadomej kondycji, i to tylko można było poznać i z mówienia ich, i z ubioru, że przyszli z Polski. Chodziły głosy, że kondycja ich była nierówna. Błąd był ciemnej twarzy i bardzo sobie silny, tak jak to rzadko pomiędzy panami.
a najczęściej w pospólstwie bywa. A ona, czy to szła, czy stała, czy mówiła, czy milczała, wydawała z siebie pańską wspaniałość i piękność. Jan i Cecylia wzdłuż puszczę przeszywszy poznali różne jeziora i łąki. Zachodzili do rybaków, do bobrowników, do sokolników, do bojarów. Zachodzili także do świniarów i do bawolników. Ale nikt im nie podobało się tak, jak tutaj, nad brzegiem tego miejsca. I na tym właśnie miejscu, gdzie teraz ten pomnik stoi, widać zobaczyli, że tu najmniej ludzie doścignąć ich mogą, a najlepiej im będzie pod jednym boskim okiem pozostawać. Może już takim było przeznaczone, ażeby właśnie ten kawał ziemi zaludnić. Nasz ubogi, ale długowieczny ród ufundować. Ten czas nie było na tym miejscu żadnego kawałka zaoranej ziemi, ani żadnego ludzkiego plemienia. Z tej strony rzeki i z tamtej strony rzeki, na prawo i na lewo, naprzód i w tył, doszła jedna tylko puszcza. Jak oni znieśli i przemogli wszystkie trudności na tym bezludziu? Bogu świętemu wiadomo, że znieśli i przemogli. Może 20 roków minęło im w tej męce, a po puszczy puściły się pogłosy o parze ludzi, że przemyślnością swoją i krwawą pracą kawał duży lasu wyplenili, zboża nasieli i innych różnych roślin nasadzili. Że dom sobie zbudowali widny i czysty, z którego też dym przez komin wychodził. Że nabyć u nich można niektórych takich rzeczy, których na szeroki oku nikt jeszcze nie miał. 6 synów i 6 córek urodziło im i wyhodowało nad brzegiem tej wody pod okiem jednego Boga. 80 lat, albo może i więcej, przeminęło od tamtego dnia, kiedy Jan i Cecylia pierwszy raz na tej ziemi nogi swoje postawili. Aż jednego razu znaleźli się tacy ludzie, którzy samemu królowi donieśli, jakie to dziwy dzieją się gdzieś dziś w kraju litewskim. W najgęstszej puszczy, nad całym brzegiem Niemna, panował podczas ostatni jak Gielon, dwoma imionami. Zygmunt i August nazywany. Jechał i jechał, jechał i jechał, a panowie za największym z panów jechali. Aż raptem zobaczyli jakoby koniec puszczy. Wedle królewskiego żądania, nawet stać się musiało najpiękniejszego domu, synowie i córki, wnuki i prawnuczki, wyprowadzili parę rodzicielów. Gdy już wobec króla stanęli, wszyscy zdumieli się, bo król chłopak swój zdjął przez głowy, powiał nim przed starcami tak nisko, że aż z brunatowego pióra sypnęły się gwiazdy. Wtedy starcze, zapytał Jana. Odkąd przyszedłeś? Jak zowiesz się? I z jakiej kondycji pochodzisz? Starzec, jak przystało, ukłoniwszy się królowi, śmiele odpowiedział. Przyszedłem tu od stron onych, którymi przepływa Wisła. Nazwisko swoje oznajmia tylko jednemu Bogu, kiedy przed świętym sądem jego stanę. A kondycja moja niską była. Pokąd do puszczy tej nie zaszedłem, gdzie wszystkie stworzenia są zarówno dziećmi powszechnej matki ziemi. Z gminy pochodzę i pospolitego na ten świat przybyłem. Ale oto ta pani i małżonka moja z wysokiego domu stąpiła, aby moje wygnańcze życie podzielać. Wtedy król odwrócił się do Jana. Ty starcze, wedle własnego żądania, bezimiennym ostaniesz. I jakbyś się urodził, tak w grobie legniesz pospolitakiem. A jeżby bohaterem mężnym, nadaje nazwisko od bohaterstwa twego wywiedzione. Nobilituje was i nakazuje, abyście nosili nazwisko bohaterowiczów. Działo się to w roku, na tym pomniku wypisanym. 1549. Taka jest historia fundatorów naszych. Taki nasz tutaj zaczątek i oto dla jakiej przyczyny my na tej ziemi siedzimy. Pójdziesz kulą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja doliną.
pójdzie za góry, pójdzie za góry, a ja za lasy. Lecz nie zapomnisz po wieczne czasy. Lecz nie zapomnisz po wieczne czasy. Chcemy streścić to, co mieści się w powieści, którą chciała orzeszkowa mezaliant zatytułować. Lecz po zmianie w rezultacie, jaką nad nim nemi uznacie, to historia jest dwóch lodów i przełamywania lodu. Jan z Tecylią, wiek 15 do pierwszego protoplaści. On był z gminuna, a ona ze szlachetnie urodzona. Orzeszkowo, za nad Niemnem, jak to mówią, dzięki piękne. Gdy przybyli, tylko puszcza rozciągała się tam wówczas. A przybyli, bo umknęli tym, co ich rozdzielić chcieli. Nie zaznali już rozłąki w płodne pola oraz łąki. Przekształcili ten dziewiczy teren, mogąc tylko liczyć na swe siły. Która się tutaj wtapia właśnie w cały ten nasz krajobraz, jak w książce nadmiennym. Chciałbym jeszcze oddać głos panu wójtowi. Dziękuję bardzo. Oczywiście to ja chciałem przede wszystkim podziękować za zaproszenie na to wspólne czytanie. Dzisiaj oczywiście wyjątkowa powieść i oczywiście, tak jak powiedział dyrektor, wyjątkowa sceneria. I o to chciałem przede wszystkim podziękować panu dyrektorowi, wszystkim nauczycielom i tym, którzy są zaangażowani. Co roku wiem, że już mamy, może być takie doświadczenie, że u was właśnie to czytanie wyjątkowo wygląda, jest wyjątkowa sceneria i zawsze staracie się o to, żeby tak to wyglądało, a więc przekaz tego czytania jest zdecydowanie inny i myślę, że właśnie ta sceneria, no praktycznie rzecz biorąc, przypomina rzeczywiście ten piękny Niemen, a więc te piękne wspomnienia Rzeczypospolitej dwojga albo nawet trojga narodów. A więc jeszcze raz wielkie podziękowania. Byłyście oczywiście wszyscy wyjątkowo grzeczni, zainteresowani tym, co się oczywiście tutaj na tym planie dzieje. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Pomyślności. No i oczywiście do zobaczenia w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy panu wójtowi. No i no, ta przygoda fajna nam się zaczyna już powoli kończyć, więc na spokojnie sobie będziemy z powrotem wracać do szkoły. Pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja górą.